Ada, chodź się do mnie. Ada. Proszę. Tatuś! A Wojtuś do mnie. Ada, ja już idę. Proszę, dwójka do mnie. Chodź. Idziemy to ja. To też tatuś idzie? Tatuś, nie mogę, no bo tu jest gniazdania. Tu. Tatuś! No to zjedź. A nie ma, tak? No to nie chodź tam. Zejdź. Tak wygląda dziecięca zjeżdżalnia. Dziura jest. Nie pierdaj, no bo jest dziura. Dawa. Nie ma. Proszę, idziemy. To nie po plamiska. Idziemy. No tak. To jak zapalam. Patrzcie, nie po plamiska. To malutko chyba. A tu z tego patrzę mały. Jeszcze nie, chwileczkę zaraz. Jeszcze? No? A do góry go postawi, nie do góry. Dzisiaj jest twoje święto, Dzień Dziecka. I tutaj był twój papież, tak, Mariuszku? Gdzie? Tu? Tutaj był twój papież. Tam wysoko, wysoko był. A byłem mi wysoko papieża. Gdzie on jest? Teraz jest na obiad. Teraz gdzieś obiad jest tylko papież. Gdzieś? Ja mam. No. Filmuj to. Nie chodźcie. Tatuś, miałeś filmować mnie tam. Mariunio, chodź tutaj, chodź. Mariusze, chodź tatusia, chodź. Jak się pan nazywa? Proszę powiedzieć. No, Jacek. Ja
dalej jak? Dobra, idziemy do domu już. W tej chwili chcielibyśmy zaprezentować Państwu materiał, w którym pan Janusz Banach. Pan Jan Banach. Pan Jan Banach, przepraszam. Materiał z miejscowości Łanek, gdzie od godziny 4 rano mieszkańcy protestują przeciwko wysadzeniu wału przeciwpowodziowego. Wiem, że ten wał już został wybrany, niekoniecznie w Łanach, ale przedstawiam Państwu sytuację z wczesnego poranka dzisiaj. O 3 godzinie przyjechali, proszę Pana, i wydarli w ogóle to wszystko, zaminowali. Dobrze, że przyszedł, zauważył, dali sygnał i dopiero ludność przyszła i przyjechali, a pewien policjant, proszę Pana, stanął, bo tu był gość starszy, proszę Pana, stanął, ten policjant, jeden rozmawia z drugim, a ten bierze jak bandyta, SS-man, pałę i do bicia, proszę Pana, tu, co to jest, na ludność, która się broni, proszę Pana. Poza tym wyłączyli nam telefony. Telefony to jest w ogóle niedopuszczalne. Nie było. Przecież to, jest to jakiś faszyzm tylko może być, żeby wyłączyć telefony. Przecież Hitler wojnę przegrywał, a w Berlinie telefony działały. A tu ludzie. Jak w ten sposób? Każdy pracuje na to, żeby coś miał. A jeżeli ktoś by zachorował, czy coś, dodzwonić się po karetkę, czy coś, proszę już nie było żadnej łączności. To jest chamstwo, proszę Pana, gdzie my mamy tę demokrację, proszę Pana. To jest demokracja nasza. Podają numery. To jest demokracja, proszę Pana, to widać. W razie wypadku, a telefony odłączają. Ale było wczoraj tak, że myśmy dostali jako OSP z Kamieńca ten powiadomienie, że mamy wał chronić od zakrętu, znaczy mamy chronić i Łany, Kamieniec, Gajków. Myśmy wczoraj od godziny już 11 zaczęli wał pilnować. Do w nocy, do wpół do trzeciej właśnie, dopóki nam zblokowano wszystko. I wtedy, no i zaczęło się. I do dzisiejszej pory, do tej pory trwa cała wojna, znaczy trwała. A myślę, jest, panowie, że... Ale i przypuszczamy, że ktoś, kto tam jest w całym tym centrum dowodzenia, w ogóle jest chyba nie z tego terenu i tej rzeki naszej nie zna. My tu żyjemy już od 50, na przykład ja od 40 lat, niejedną falę powodziową żeśmy zaobserwowali. I to, co oni tutaj teraz nam wyprawili, wody nie było. Po prostu to jest szkoda moralna i psychiczna dla ludności. Co też to mogli wyprawiać? To tak, że po prostu w nocy już były ewakuowane Łany, tak. Że były już pod zalane, przygotowane. Tak, tak. Wszystko było już jawne, szykowanie pod zalew, a Ludzie w telewizji uspokoili, że fala idzie, mała fala idzie. Tego, co w ogóle szły Łany do zalewu, do Brzykowice, Kamieniec, Wojnów. Przecież tu wszystko by szło tak, że to nawet szkoda nawet myśleć. Ta mogłaby swoje koryto. Tak, a niech pan teraz spojrzy na trakcję wysokiego napięcia. Czy to ktoś z głową myślał tędy wodę puścić? Niech pan odwróci się. Tędy miała właśnie woda iść, na wprost. Słupy energetyczne, to by wszystko poszło w diabły. Przepraszam, kto te dziury robił? Ładunki. Wojsko, a milicja pilnowała. Wojsko normalnie minowało. O, gestapo pilnowało, a wojsko minowało. I w ciągu 2 godzin potrafili zaminować 100 metrów wału. No, 2 godzin? 20 minut. Tak, ale to jedna pigułka, jak wysoka woda by była, to jedna pigułka i wszystko poszło. Jedna pigułka, 100 metrów, nie trzeba, to się samo zrobić. To jest woda. Thank you.